Witajcie kochani, tym filmem rozpoczynamy cykl regularnych filmów na temat stawiania baniek. Będziemy regularnie wrzucać wam filmiki, albo będę to robił ja, albo będzie to robił Michał, albo będziemy razem tak jak dzisiaj. Zaczniemy sobie od tego, jakie są przeciwwskazania i dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę nowotwory. Michał, co ty o tym myślisz, czy nowotwór jest przeciwwskazaniem do baniek, czy nie jest przeciwwskazaniem do baniek, jak to wygląda? Generalnie trzeba sobie powiedzieć wprost, nowotwory ogólnie będą przeciwwskazaniem do stawiania baniek. Oczywiście wszystkie czynne nowotwory będą bezwzględnym przeciwwskazaniem do stawiania baniek. Jeśli chodzi o nowotwory, których jest leczenie już zakończone, tutaj również będzie to przeciwwskazanie do stawiania baniek, chyba że minęło nam 5 lat od potwierdzonego przez lekarza zakończenia leczenia nowotworu. Zgadza się? Tak, jeszcze parę lat temu było to 15 lat, ale obecnie już podania naukowe mówią, że wystarczy 5 lat od zakończenia leczenia nowotworu i możemy już działać. A dlaczego nowotwór jest przeciwwskazaniem? Chociażby dlatego, że my nigdy nie jesteśmy w stanie ocenić, czy tam jakieś komórki nowotworowe w człowieku jeszcze nie zostały i czy za jakiś czas człowiek nie będzie miał przerzutu. W związku z tym my, działając bańką ogniową czy bezogniową, czy masażem bańką, będziemy ruszać krew, będziemy ruszać limfę, będziemy ruszać płyny, będziemy działać odczynowo i w momencie, kiedy to wszystko będziemy ruszać, to będziemy powodować namnażanie się komórek. Po prostu namnażanie się komórek, będziemy powodować neowaskularyzację, czyli będziemy powodować zwiększenie się produkcji naczyń krwionośnych itd., itd., w związku z czym przy okazji zwiększymy produkcję niestety też komórek nowotworowych. Także chodzi nam tutaj o to, że bańkami niekoniecznie oczywiście spowodujemy rozsianie się tego nowotworu, ale możemy na przykład trafić na taki okres, gdzie po prostu nawet bez postawienia baniek ten nowotwór by mógł się u pacjenta niestety rozsiać, a to spowoduje, że jakby te bańki postawimy, możemy zostać my posądzeni o to, że to przez nas się to stało, więc jest to również dla nas ważny aspekt, aby tego uniknąć, bo nie chcemy komuś zaszkodzić, że tak powiem, umyślnie bądź nieumyślnie. Natomiast jeżeli ten nowotwór tam będzie, a my tam przystawimy bańki, to jest duża szansa na to, że my pomożemy temu nowotworowi rozsiać się po organizmie właśnie dlatego, że będziemy ruszać płyny. Dlatego nie stawiamy baniek ogniowych, bezogniowych, żadnych baniek generalnie, nie robimy masażu bańką, jeżeli w wywiadzie mamy czynny nowotwór, chemioterapię, bądź do 5 lat po nowotworze, z jednym wyjątkiem, jeżeli lekarz onkolog wyrazi zgodę na taki zabieg, tak, to my robimy. Tak, więc pamiętajcie, nowotwór dla bezpieczeństwa nie stawiamy baniek. Jeszcze jeden wyjątek. No. U pacjentów paliatywnych, kiedy już wiemy, że ten pacjent i tak umrze, a bardzo go boli, i chcemy mu tylko ulżyć w bólu, to robimy wszystko, co możliwe, by mu ulżyć w bólu. Nie interesuje nas w tym momencie, że pogorszymy jego stan zdrowia, bo ten pacjent już i tak umiera, a trzeba ulżyć mu w tym cierpieniu. Pamiętajmy o pacjentach paliatywnych. Paliatywnych, czyli takich, bardzo którzy już są, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście skazani na to, że i tak z tego nie wyjdą. Wtedy robimy wszystkie czynności, byleby temu pacjentowi ulżyć w cierpieniu. Dobra, dzięki bardzo. Jeśli chcecie poznać jakieś kolejne przeciwwskazania, to zapytajcie nas pod tym postem, o czym mamy w następnym filmiku mówić. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.